Kiedy robiąc porządki w szafach na górze, znalazłam to. I są to liście sezamu. Wyrosną z tego małe krzaczki z liściami, które są jadalne. Można je jeść na świeżo, na przykład zawijać w nie mięso lub ryż. Lub też robi się z nich takie jakby mucim, czyli tak jakby doprawia się je w zalewie i można je jeść od razu lub pozwala im się troszeczkę sfermentować, żeby właśnie uzyskać uzyskać inny smak. Chcę powiedzieć wam śmieszną rzecz, bo mój mąż wczoraj właśnie opowiadał mi, jak spotkał się z jego znajomym w pracy, który wrócił właśnie z Korei, takiej dłuższej wakacji w Korei. I tam on z rodziną wybrał się na kemping i mówi, że po prostu jakiś szok, bo w Korei teraz panuje wielka, wielka moda na kemping. Ale ludzie powariowali, bo stawiają na kompletną, totalną lanserkę na popisywanie się tym, jakie kto ma sprzęt, jakie kto ma namiot, jakiej firmy, jakiej wielkości i tak dalej. I po prostu mówi, że zdecydowali się z rodziną pojechać na kemping, więc wybrali się, kupili co trzeba, jakiś tam stolik, krzesełka. I namiocik, prawda? I po prostu przyjechali na te miejsce kempingowe i doznali szoku. Po prostu ludzie mają namioty wielkości prawie że pokoju w domu. Mało tego, połączone w kompleksy, połączone z innymi namiotami, które tworzą wszystko, całe kompleksy. Z boku stoi Land Rover, w bagażniku lodówka. Grill nie byle jaki, bo jakiś tam mosiężny czy miedziany. I po prostu no, widać taką dużą rywalizację między ludźmi, że to już nie jest taki właściwie rodzinny wypoczynek, wypad na rodzinny wypoczynek, ale jakaś taka no, straszna lanserka i rywalizacja, że po prostu kupił ten namiocik swój, te kilka krzesełek i czuli się dziwnie. Czuli się tak nieswojo, bo wszyscy po prostu strasznie chcieli się pokazać i tam każdy starał się mieć jak najlepszy sprzęt, największy namiot i tak dalej. Wszystko bardzo takie mające robić wrażenie na innych. I mówi, że po prostu przyjechał do domu i wyrzucił to wszystko, wyrzucił ten namiot i mówi, że chodź kupimy najlepszy, jak najlepszy jaki znajdziemy. Także no jaja, ale tak siedzimy i mówi, idziemy na kemping, bo za 3 tygodnie wyjeżdżamy i już wylatujemy do Korei. I mój mąż tak myśli, wiesz co, chodź się wybierzemy też na kemping. Mówi, ja muszę to zobaczyć na własne oczy, także być może będzie jakiś vlog z kempingu.